A razem z nami jest dzisiaj pomocnik KGHM Zagłębia Lubin Kuba Żubrowski. Kuba, witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich widzów Zagłębia. Kuba, jesteśmy już za półmetkiem naszego zgrupowania w Turcji, za nami mnóstwo treningów, także dwie gry towarzyskie. Powiedz, jak dotychczas oceniasz naszą pracę podczas obozu? Pozytywnie. Myślę, że poziom zaangażowania i to, jak wszyscy pracują na treningach, to trener może być zadowolony. Wygląda to naprawdę nieźle. Jeżeli chodzi o te gry kontrolne, pierwsze dwie, remis z Botosani, tak, i 2-1 zwycięstwo z Magdeburgiem, to na pewno pozytywne akcenty. Sporo było w tych grach dobrych momentów realizacji tych założeń taktycznych, nad którymi pracujemy od początku, kiedy zaczęliśmy współpracę z trenerem Fornalikiem. Te założenia się delikatnie zmieniły w stosunku do tego, co byliśmy nauczani, co wymagał od nas trener wcześniej, więc chwilę też zespół potrzebuje na wdrożenie tych takich elementów taktycznych. Myślę, że coraz lepiej te aspekty wyglądają. Pozytywne to na pewno czyste konto w tym pierwszym sparingu, pomimo tam kilku sytuacji i lekkiej optycznej przewagi może w pewnych fragmentach meczu zespołu rumuńskiego, ale bardzo dobrze też byliśmy zorganizowani w defensywie i wychodziliśmy z groźnymi kontratakami. Jeżeli chodzi o ten drugi sparing, no to warunki też były dość niesprzyjające do gry, bo bardzo mocno wiejący wiatr. Na szczęście też ta pogoda już teraz łaskawsza w ostatnich dniach, więc no tylko przyjemnie wyjść na boisko, tak jak dzisiaj na przykład, gdy słoneczko, murawa lekko zroszona i granie w piłkę, więc to na pewno te kolejne dni też chyba pod taką bardziej aurą będą niż to, co mieliśmy w poprzednie kilka huraganowych treningów, więc na pewno tutaj, jeżeli chodzi o te warunki typowo piłkarskie, czyli boisko, murawę, to tylko się cieszyć z tego, jakie mamy tutaj zapewnione warunki. Dla ciebie to wybieganie na boisko już z całym zespołem z pewnością musi być no, podwójnie, jak nie potrójnie przyjemne, bo ostatnie spotkanie oficjalne w naszych barwach rozegrałeś 30 kwietnia ubiegłego roku. Te 8 miesięcy twojej przerwy, ponad 8 miesięcy, musiało się chyba niesamowicie dłużyć. Tak, na pewno się dłużyło, więc radość jest wielka, kiedy mogę wyjść na boisko i gdzieś tam bez bólu w nodze trenować, więc to jest podwójna radość być zespołem na murawie, więc na pewno wyczekiwałem tego momentu. Przedłużała się ta rehabilitacja trochę, ale no, wiele razy już o tym mówiłem, że ta kontuzja była dość nietypowa, złożona bardzo, więc problematyczny uraz jakby dwóch stawów jednocześnie. No noga nie adaptowała się jakby do obciążeń tak jak powinna i też ten protokół powrotu do zdrowia był dosyć skomplikowany, bo ciężko określić gdzieś tam książkowy termin powrotu, no bo załóżmy, że te 5 miesięcy to typowy powrót przy kontuzji tylko i wyłącznie kolana, a miałem też jednocześnie uraz kostki, która zdecydowanie gorzej jakby zniosła ten uraz i to głównie z nią miałem gdzieś tam problem. No nawet można powiedzieć, to teraz do początku obozu gdzieś tam się to odzywało, teraz już też dzięki pracy z trenerami, przygotowania motorycznego czy fizjoterapeutami, to na pewno codzienna praca tak naprawdę, więc no jest coraz lepiej i myślę, że na tą chwilę już mam nadzieję, że nic niespodziewanego się nie wydarzy i że będę kontynuował to, czyli to, co teraz, na jakim etapie jestem, czyli tak naprawdę codzienny trening i już na 100% z drużyną. A to w tym okresie takim, kiedy jeszcze byłeś kontuzjowany, to było najgorsze, że tak na dobrą sprawę nie wiedziałeś, kiedy będziesz mógł wrócić do pełni treningów, czy wskazałbyś jakiś inny moment? Na pewno po tym właśnie czasie, tych 5-6 miesięcy, to było frustrujące, że już minął ten czas, który jakby zakładaliśmy, że okej, będę miał na pewno długą przerwę, no bo uraz był skomplikowany, więc na te 5-6 miesięcy się nastawiłem, że okej, to będzie na pewno ciężka praca, jeżeli chodzi o rehabilitację, powrót do zdrowia i no, liczyłem na to, że będę gdzieś tam... No ten kalendarz też był taki, że można było wyliczyć, że sam powrót do zdrowia, rehabilitacja 6 miesięcy, no to będzie okolica października, tak? Liga się kończyła z początkiem listopada, więc zanim też bym wrócił pewnie do dyspozycji fizycznej i jakiejś tam formy piłkarskiej, to też ta liga by się pewnie skończyła, więc byłem świadom, że w tej rundzie jesiennej też drużynie zbyt wiele pewnie nie pomogę na boisku, ale liczyłem, że szybciej na pewno wrócę na boisko i było to frustrujące po tych 5-6 miesiącach, kiedy no dalej nie mogłem wyjść na boisko, bo gdzieś tam ta kostka się odzywała cały czas i ten dyskomfort był na tyle duży, że utrudniał mi trening gdzieś na pełnych obciążeniach. No ale nic jakby nie możesz zrobić w takim momencie. Jakby
pracujesz, robisz wszystko to, co ci zalecają ludzie, którzy się na tym znają, są mądrzejsi od ciebie w pewnych aspektach, więc ufasz, że w końcu będzie lepiej. No i na szczęście finalnie się tak skończyło też, jakby nie chciałem na siłę tego przyspieszać, bo to też nic dobrego z tego nigdy nie wychodzi, więc w tym optymalnym momencie, gdzie ta noga już jest przygotowana do obciążeń, czyli teraz wróciłem i mam nadzieję, że na tą chwilę już nic się z tym nie wydarzy. A co było dla ciebie bardziej trudne do przeżycia, do takiego odbierania? Sam fakt, że doznałeś tej kontuzji i ten ból fizyczny, czy jednak taki smutek i żal może mentalny, że zespół rozgrywa mecze, zespół trenuje, ty spędzasz kolejne godziny, spędzasz kolejne dni u specjalistów? Ciężko wybrać, jakby obie rzeczy były beznadziejne w tej sytuacji. Sam ból to tak naprawdę stało się tak, jakby kontuzja też w takiej sytuacji, że nie było to, myślę, coś, czemu jakoś specjalnie można zapobiec, bo wiadomo, że też jestem zawodnikiem, który dosyć dużo poświęca czasu na trening indywidualny, gdzieś tam wzmacnianie różnych partii mięśniowych, więc nie było tak, że jakaś tam zaniedbana partia, nie wiem, strzeliła mięsień czy coś w tym stylu. Tak naprawdę dosyć nieszczęśliwy wypadek, gdzie zderzyliśmy się głowami, straciłem na sekundę jakąś tam świadomość i bezwładnie tak naprawdę upadłem bez amortyzacji, noga po prostu nie wytrzymała tego. Można to zgonić na przypadek i gdzieś tam po prostu się z tym pogodzić, że okej, tak się stało i po prostu trzeba wziąć się do pracy i ciężko popracować nad siłą tej nogi, nad tak naprawdę wyzerowaniem wszystkiego, jeżeli chodzi o jakieś tam wzorce ruchowe, nauczenia się tego od początku, bo tak trochę wyglądało, że gdzieś tam kostką, kolanem robiłem takie ruchy, które jakby na nowo się uczyłem programować wszystkiego, jeżeli chodzi o podstawowe rzeczy. Więc było to na pewno frustrujące, szczególnie, że to troszkę się przeciągało i też w takim momencie, gdzie walczyliśmy w tamtym sezonie o utrzymanie, po jakimś tam czasie, gdzie naprawdę nieźle się prezentowałem na treningach, dostałem szansę w pierwszym składzie, zagrałem niezły mecz i w końcówce doznałem urazu, który mnie wykluczył z tych kluczowych też spotkań na finiszu sezonu, gdzie walczyliśmy o utrzymanie i chciałem po prostu być dostępny, żeby pomóc drużynie w tym momencie sezonu i niestety nie byłem, ale koledzy to dźwignęli, więc to było w tamtym okresie najważniejsze. Wsparcie rodziny, wsparcie twoich bliskich przy tak długiej kontuzji, przy tak długim urazie z pewnością było dla ciebie nieocenione, niejednokrotnie na pewno oni byli takim motorem napędowym i często gdy być może pojawiały się jakieś chwile zwątpienia, to oni podtrzymywali cię na duchu. Na pewno tak, w tym pierwszym okresie szczególnie to wyrozumiałeś żony, gdzie mamy młodego syna i wiadomo, że wymaga dużo, dużo cierpliwości, opieki i czasu też i dużo obowiązków takich codziennych spadło tylko i wyłącznie na nią, więc na pewno była taką opoką, dzięki której ten pierwszy okres przetrwaliśmy i to w dosyć, myślę, dobrej atmosferze. Nie byłem w stanie nic zrobić, więc jakby nie miałem wyboru. Miałem nogę w usztywnieniu, gdzieś tam nie byłem w stanie najprostszych czynności domowych wykonywać, więc takie czynności codzienne właśnie spadły tylko na moją żonę, więc znosiła to dzielnie i jeżeli chodzi o ten smutek, czy też właśnie tą taką rozterkę, że nie jestem w stanie jakby raz, że pomagać zespołowi na boisku, a dwa, że na pewno będzie to długi czas, długi rozbrat z piłką, to też właśnie synek pomagał, gdzie przychodziło się z jakichś tam zabiegów, czy późniejszym etapie też treningu siłowego, gdzie byłeś zmęczony, znużony, ale wracałeś do domu, jednak uśmiech dziecka też na pewno dużo rzeczy ułatwia i te troski z ciebie ściąga, więc to na pewno do tej pory jest taki napęd, że wracasz i nawet jak cię coś tam boli, to już od 2 miesięcy praktycznie żona z synem jest w Kielcach, bo też mieliśmy taki czas, że trenowałem indywidualnie, co chwilę była przerwa w treningach, też chłopaki mieli wolne, ale ja jeszcze dochodziłem z trenerem Mazurem na akademii, trenowałem chwilę z rezerwami i indywidualnie jeszcze z nim,
więc łatwiej też żonie było być w Kielcach z rodziną i ktoś był w stanie jej pomóc też z dzieckiem bardziej, więc od dłuższego czasu byliśmy w rozłące, ale właśnie ten moment, gdzie wracałem z treningu i po kilku dniach, gdzie było lepiej, znowu pojawił się taki lekki dołek, że miałem znowu gorszy dzień, gdzieś ta noga bolała i wracałem smutny, ale dzwoniłem na kamerce i tylko słyszałeś tato i uśmiech, więc to na pewno są takie momenty, które napędzają do walki, można powiedzieć, w kolejnych dniach. Z pewnością nasz materiał obejrzą też młodzi zawodnicy, nie tylko naszej akademii, ale także młodzi piłkarze wchodzący w ten świat poważnej piłki. Gdyby komuś z nich przytrafiła się też taka kontuzja, przytrafił się taki uraz, to co byś zawarł w takim, powiedzmy, swoim małym vademecum tego, no jak nie zwariować podczas tego czasu? No, nie wiem, czy taki. Każdy uraz, który jest poważniejszy, dłuższy, nie wiem, zerwanie więzadeł, bo to jest podobny czas rekonwalescencji. No w momencie kontuzji to ci się wydaje, że to jest gdzieś tam koniec świata. Jak jesteś młody szczególnie, bo jakby też miałem już kilka urazów, nigdy nie wykluczyła mnie kontuzja na tak długi czas. Maksymalnie to były tam dwa miesiące wcześniej, więc to też było coś nowego dla mnie. Więc gdzieś tam się radziłem kolegów, którzy przechodzili już podobne czasowo urazy, więc każdy mówił o tej cierpliwości i jakby o rutynie, którą po prostu musisz robić te ćwiczenia, bo ze świadomością, że to jest dla twojego dobra. Musisz jak najwięcej tych powtórzeń, chociaż boli, chociaż jest ciężko, to wiadomo, że to jest dla twojego dobra, wzmacnianie różnych partii mięśnia, nie tylko stricte tych kontuzjowanych, ale tak naprawdę obudowanie całego ciała prewencyjnie jest mega ważne, więc to jakby działa na twoją korzyść tylko i wyłącznie, więc to codzienne wstawanie, żmudny trening, bo szczególnie w tych pierwszych etapach rehabilitacji, no to powtarzasz tak naprawdę przez dwa miesiące ten sam zestaw ćwiczeń dzień po dniu. Nie jesteś w stanie kopnąć piłki, więc też nie masz tej marchewki, nie widzisz, że jednak okej, może już jest jakieś światełko, to już zaczynamy kopać. No przez ten pierwszy czas tego nie ma, więc jest duża wartość w takim odpowiednim pozycjonowaniu sobie tych priorytetów w głowie i nastawienia się po prostu na rutynę, że dzień w dzień jest to samo. Podzielenie sobie może tej rehabilitacji na takie części, że okej, tutaj przez pierwsze dwa miesiące muszę wzmocnić tą partię i tą. Masz też zazwyczaj testy, czyli jakiś tam biodeks, czy śmiali się chłopaki ze mnie, że powinienem mieć karnet tam już w Poznaniu na ten biodeks, bo byłem tyle razy, że już na ty z wszystkimi paniami z obsługi. No ale tak to wyglądało też, to jest metodą prób i błędów, potrzebne badanie, żeby widzieć jakie jakby części, jakie partie masz jeszcze do wzmocnienia i czego twoje ciało jeszcze wymaga, aby do tej pełnej sprawności wrócić, też bez ryzyka jakiegoś odnowienia kontuzji czy złapania jakiejś innej. Skupmy się może na tym, co teraz przed tobą, bo jesteś już po pierwszym, jeszcze nieoficjalnym, ale po pierwszym występie, zagrałeś 20 minut w sparingu z Magdeburgiem. Na pewno czekałeś na to bardzo długo. Jakie uczucia tobie towarzyszyły? W sumie to nie jakieś przesadnie nowe, a nie miałem ani stresu, ani jakiegoś tam, nie wiem, obawy, bo też w treningu już jestem od jakiegoś czasu i czułem się na tyle dobrze fizycznie z nogą, tam jakichś dolegliwości bólowych, oprócz takich typowo zmęczeniowych, to nie miałem, więc ten sparing, no to traktowałem po prostu jak każdy kolejny, no też nie jest to pierwszy obóz mój, czy pierwsze sparingi, więc na spokoju do tego podchodziłem. Cieszyłem się po prostu, że byłem w stanie zagrać z chłopakami, wyjść na boisko i pomimo tej aury, która tam wiatr hulał, słyszałem, że mieliście takie problemy z dźwiękiem transmisji. Nie dało się zbytnio, pogadać do mikrofonu, bo szelest by tutaj Matiego zabił. Więc no, to wyglądało tak, że po prostu skupiłem się na tym, aby w pełni zdrowia, na tyle, ile jestem w stanie na dany moment pomóc drużynie. Z tych zadań swoich, które trener nakreślił się wywiązać i myślę, że na te 20 minut było nieźle. No, czekam na więcej tak naprawdę i robię wszystko też na treningach po tym powrocie, żeby już pełnoprawnie walczyć o miejsce w składzie. No właśnie, bo w Zagłębiu jesteś już trzeci sezon. Historia pokazuje, że o ile nie byłeś kontuzjowany, no to u każdego trenera byłeś wartościową postacią i zawodnikiem bardzo potrzebnym. Jak czujesz się generalnie w naszym klubie i czy ta rola, którą dotychczas spełniałeś, była dla ciebie satysfakcjonująca? Myślę, że też ten sezon poprzedni, zacząłem od kontuzji,
który gdzieś tam mnie wykluczył w tej pierwszej rundzie do końcówki rundy. Wróciłem, gdzie w momencie, gdy byliśmy w troszeczkę trudnym momencie za trenera Żurawia, ale też skoczyłem do składu, zacząłem grać. Dosyć szybko wskoczyłem na niezłe obroty. Mówię tak, całościowo patrząc, byliśmy w dosyć ciężkim momencie. Nastąpiła zmiana trenera. W okresie zimowym praktycznie cały ten obóz, trener Stokolec mnie troszeczkę podpuszczał. Za wszystkie sparingi zagrałem w pierwszym składzie. Wracając z obozu złapałem COVID. Ten tydzień taki przed ligą, gdzie pewnie byłem blisko tego pierwszego składu, przesiedziałem w domu i potem niestety też jakby pociąg odjechał, jak to mówią. Splot takich zdarzeń, ale jakby no cały czas byłem w treningu, walczyłem o ten powrót do pierwszej jedenastki. No finalnie się to udało gdzieś w końcówce i niestety przytrafił się uraz. Ten pierwszy sezon był, myślę, najbardziej regularny w moim wykonaniu, bo po pierwszych tam 5-6 meczach wyskoczyłem do składu, no to już do końca praktycznie grałem w tej pierwszej jedenastce i myślę na niezłym poziomie. No to chciałbym to kontynuować po powrocie do zdrowia, myślę, odpowiednio i przygotowaniu też fizycznym i dodaniu tej jakości piłkarskiej jestem, myślę, w stanie dać tej drużynie sporo i liczę, mam nadzieję, że trener Fornali też będzie w stanie to ocenić podobnie, jak ja bym to chciał widzieć, ale no wszystko trzeba sobie wywalczyć na murawie i tak naprawdę forma będzie decydowała, którą się prezentuje na treningu. Jak będzie się prezentował zespół, czy będzie wymagał zmian, czego będzie potrzebował w danej chwili i jak to trener będzie widział, więc mam nadzieję, że wrócę do tego, co było kiedyś. To na zakończenie, Kuba, czego możemy ci życzyć, oczywiście oprócz zdrowia? Oprócz zdrowia, no to jak najlepszych wyników Zagłębia, dobrych performance'ów indywidualnych i żebym wskoczył do top 10 tysięcy Fantasy Premier League. I tego ci życzymy. Kuba Żurawski, dziękuję bardzo. Dzięki. Za